kolejnego punktu. Wolne wnioski. Proszę bardzo. Czy ja tylko powiem? Ja mówię to na ostatniej sesji, ale to ja przypomnę w imieniu zespołu redakcyjnego, że no, z racji tego, że kolejna gazetka będzie po prostu dopiero w marcu, to wszelkie jakieś sprawozdania z jasełek, jakichś spotkań opłatkowych, tego typu rzeczy i też jeszcze jakieś, jak będą w styczniu czy w lutym, my będziemy po prostu na bieżąco zamieszczać na stronie internetowej. No raczej nie będziemy ich zamieszczać w gazetce, bo jakieś sprawozdanie z grudnia nie będzie aktualne w marcu, więc żeby wszyscy wiedzieli, a nie tak jak to było rok temu, że po prostu niektórzy mieli pretensje. Także ja tylko informuję. Dziękuję. Chyba, że są jeszcze jakieś wolne wnioski. Proszę bardzo, tu mamy wolne wnioski, nie ma ogłoszenia jego. Właśnie, bo to Konrad mówił. Bardzo jeszcze raz apelujemy jako z Murawski, że do czasu posiedzenia komisji, która powinna zamknąć ten numer, naprawdę w tym miesiącu przyszło po komisji więcej materiału niż było przed komisją. Po prostu tak nie może być, bo po to się zbieramy wszyscy, żeby po prostu zamknąć. Bo później po prostu są decyzje. No już poza komisją. I to jest bardzo trudna uwaga. Ja po prostu po komisji nie drukuję nic. Wyjątkowym sytuacjach, naprawdę wyjątkowy. To jest bardzo trudna uwaga, rzeczywiście tych materiałów. Przychodzi po komisji. Ja powiem tak, że w tym miesiącu rzeczywiście była sytuacja taka, że nie wiem, że jakieś tam problemy były ze składaniem, to jeszcze tych materiałów dochodziło. Pan Tomek tu w niedzielę, nie wiem, godziny 17 do 22 składał tą gazetkę, żeby no, złożyć, bo tych materiałów ktoś dochodził, ktoś wysyłał, okazało się, że gdzieś taka tam drukarnia no, zaginęło po prostu. Mówię, jeżeli są, to też apeluję do rady, do tych, którzy są w komisji, żeby zwracali uwagę na to, co jest na 12, bo my no, w miarę szybko chcemy to, jeżeli jest już aktualizacja, ale niestety drukarnia nawet w dniu dzisiejszym wyszło, że no, pomyliła po prostu tam jeden artykuł odnośnie kolejarza Prokocim, był kompletnie pomylony. Tytuły, w ogóle nie było tytułu, było G8, coś takiego. Mówię, dobrze to zostało wychwycone, no bo mówię, jedna osoba może tego nie wychwycić, jeżeli sprawdza to tak jak ja dzisiaj gdzieś tam w biegu próbowałem to sprawdzić. Drukarnia zawsze akceptuje, żeby była jasność zespół redakcyjny. Drukarnia to w dniu dzisiejszym no, wysłała do akceptacji. Mówię, tylko jeżeli nam zależy na czasie, no to nie zawsze pan Tomek, czy ja, czy członkowie, znaczy myślę, że jeżeli większość tych członków będzie zespół redakcyjnego po otrzymaniu informacji, że już została z daleka raz czy dwa razy dziennie wejść na tego maila, sprawdzić, mają dostęp do maila, ewentualnie jakieś uwagi, to można telefonicznie, SMS-owo, no pan Konrad to nie wiem, że w sobotę dzwonił, to też tam były jakieś problemy z 12 i mówię, przeciąga się to niestety nam w czasie. Nie należy, bo na wszędzie też mówię, to wydawca dostępu do materiału, a no niestety drukarnia, no też tam pracują ludzie i zdarza się, że pomylą się, no. Proszę bardzo, pan Grzegorz Pitak. Chciałem się to trochę za delikatnie mówić, bo wymagamy od ekologów podejścia takiego, który satysfakcjonuje jakąś grupę społeczną większą czy mniejszą. Miałem przyjemność być na ostatnim zespole redakcyjnym i wymagamy od innych dyscypliny pomysł zasięgności. Z tego co się orientuje, a Tomek chyba się zgodzi ze mną, jest wyznaczony termin, do kiedy mają spływać patria. Choćby się krebrał, czy to będzie pani Fiałkowska, czy pan Buchel, czy ja, czy Lasota, nie ma. O terminie koniec. To jest kolejne wydanie gazetki opóźnione o jakiś okres czasu. Czy problem jest też czasami nie, taki? Nie. Spokojnie. Kolejne wydanie gazetki jest opóźnione. Nie, opóźnione no, nie jest, bo mamy od 10 plus minus 7 dni. Natomiast rzeczywiście tam komisję zwołaliśmy wcześniej, bo to akurat nie jest jeszcze opóźnione. Natomiast my tą komisję zwołaliśmy wcześniej, bo chcieliśmy, żeby ta gazetka też była wcześniej. Panie przewodniczący, ja bym teraz notował, kiedy gazetka będzie. Dobrze. Nie, ja się tu z panem zgadzam, akurat ten... Pan udowodnię, czarno na białym, że pan nie rozmija się. Znaczy nie, ja z panem się tu zgadzam w 100% odnośnie opóźnienia 12, bo mówię, jeżeli wydaliśmy 8 numerów, to mogę śmiało powiedzieć, że 7 było mniej lub więcej spóźnione. Zgadzam się. Natomiast ten moment, ten numer nie jest opóźniony, ale wynikało to z czego? Że mieliśmy wcześniej komisję, bo chcieliśmy go wydać wcześniej. Wynikało to również z zaangażowania tu pana Tomka, który no, w niedzielę, bo gdyby przyszedł w poniedziałek, no to powiedział, że ja w poniedziałek nie dam rady, do południa mogę przyjść po południu to złożyć. Więc można powiedzieć, że dzisiaj bylibyśmy. Dzisiaj jest zaakceptowana drukarka, gazetka i się drukuje. Więc ona będzie może opóźniona jeden dzień, natomiast to nie jest jeszcze na ten moment opóźnione. Bo mamy ją do 14. Proszę panie. Panie, że raz mu narzekamy, tak, bardzo proszę.
7 na 8, tylko 8 na 8. Dziękuję. Nie, no, najbardziej, 8 na 8. Najbardziej utrudnia pracę w redakcji nieterminowe spływanie pocztą i materiał. Tak. No powiem, to jest najgorsze. Bo później do baratonka wyszły, dzwonią do Konrada, dzwonią ludzie, że musi, że tego, a że tego ma potencjalnie, jak wpisują. Tak, tak. Często jest też tak, że my po prostu, jak się spotykamy na komisji i mamy te materiały, to nawet gdybyśmy chcieli trzymać się sztywno terminów i puścić to od razu, to czasami się po prostu nie da, bo tych artykułów jest za mało, więc moglibyśmy zapełnić, nie wiem, może połowę albo trzy czwarte gazetki, na to jest oczywiście bez sensu. Dlatego czasami są te opóźnienia, bo my się musimy czasami po prostu prosić o artykuły. Chyba akurat w numerze no trochę były inne rzeczy, ale mówię, że też tak czasami, że jeżeli coś się dzieje w dzielnicy, to nie jest tak, że zespół redakcyjny wie o tym zawsze. Także jeżeli ktoś z Państwa coś po prostu wie, że się dzieje, to niech sam to napisze, a nie później jakoś na zespół redakcyjnym. Ale ja mam tylko troszkę jedną, żeby jednak nie skracać autoryzowanych tych artykułów, bo kazanie jest to skrót taki, że nie wynika nic z tego artykułu. Znaczy my w granicę umieszczamy to, że redakcja to zrobiła. Na tym numer 29 poszedł artykuł, w połowie ucięty artykuł. Ja sama go czytałam i ten artykuł nic mi nie mówił, więc... Albo przeradzajmy sensownie to, a poza tym, jeśli jest artykuł ze zdjęciem, to dlaczego tego zdjęcia nie ma? Czasami nie ma miejsca. O, no właśnie, widzicie, że ma się mało artykuł. No to dajcie wtedy to tak. Ale to czasami jest tak, tak. Tak, tak. To są właśnie następne. Dobrze, myślę, że kończymy się. Czy są jeszcze jakieś inne wolne wnioski? Była przedstawiona na ten temat. Czy są jeszcze jakieś inne wolne wnioski? Nie widzę po pierwszego ogłoszenia i komunikaty. Proszę bardzo, pan Zbigniew Kwiatkowski. Ja z komunikatu chciałem przeczytać w opinii Komisji Rewizyjnej w związku z pismem pana radnego Lasowych Przewodniku. Ustosunkowując się do wniosku pana radnego Mieczysława Lasowych dotyczącego sprawy zorganizowanego w dniu 13 maja na osiedlu na Kozłówce testu pod nazwą Rodzinna Impreza Plenerowa, Komisja Rewizyjna stwierdza, co po pierwsze, rodzinna impreza plenerowa była współfinansowana ze środków Rady Dzielnicy 12, która na ten cel przeznaczyła uchwałą z dnia 18 października 2011 roku kwotę 5000 zł. Po drugie, o dofinansowanie tej imprezy ze środków Rady Dzielnicy wnioskowali mieszkańcy tego osiedla za pośrednictwem rady, reprezentujących również to osiedle. Po trzecie, przy organizacji tego typu imprez plenerowych, w jakiejkolwiek formie zaangażowana jest Rada Dzielnicy, należy dopilnować organizatora, aby umieściła na widocznym miejscu baner Rady Dzielnicy, a na komportowanych materiałach reklamujących wydarzenie, jak plakaty, ulotki, gazety i strona internetowa, widniało logo dzielnicy i wzmianka w tekście, że wydarzenie jest współfinansowane bądź współorganizowane przez Radę Dzielnicy. Po czwarte, z wyjaśnień uzyskanych od pani radnej Agaty Gwiazdy wynika, że pani radna nie miała żadnego wpływu na wygląd plakatu reklamującego imprezę na osiedlu Kozłówek, która odbywała się w dniu 13 maja i której przygotowanie zostało zlecone przez spółdzielnię mieszkaniową w firmie zewnętrznej. Radna wyjaśniła również, że nie miała związku z zamieszczeniem na stronie internetowej naszej dzielnicy z plakatu reklamującego imprezę z wizerunkiem nowego budynku wielorodzinnego, którego inwestorem jest spółdzielnia mieszkaniowa. Po piąte, aby w przyszłości uniknąć podobnych nieporozumień, wnioskuje się do zespołu redakcyjnego oraz Komisji Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami o bardziej wnikliwą analizę przeznaczonych do druku oraz zamieszczanych na naszych stronach internetowych materiałów. Po szóste, w dniu 10 października 2012 roku wpłynęło do Rady Dzielnicy pismo od dyrektora Domu Kultury Podgórze wraz z kopią faktur i rachunków opiewających na kwotę 5090 zł i 40 groszy. Z materiałów wynika jednoznacznie, że środki przekazane przez Radę Dzielnicy na dofinansowanie imprezy plenerowej na osiedlu na Kozłówce zostały wydatkowane w całości zgodnie z ich przeznaczeniem. W związku z tym Komisja Rewizyjna uznaje sprawę festynu pod nazwą Rodzinna Impreza Plenerowa, budujemy nasz dom,
za wyjaśnioną i zamkniętą. Mogę pytanie? Proszę jeszcze o informację, gdzie ja się mam odwołać. Ja uważam, że to jest nie odpowiedź. Do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. To nie jest organem wyższego rzędu. Znaczy pan uważa, tak, panie Kwiatkowski, że opisywanie tego, że to było 10-lecie prezesa, pan prezesa z naszych pieniędzy, to wszystko jest egipes. Ale skąd? Mi się wydaje, że troszeczkę przesadzamy. Dobra, nie, to jest, nie, nie, nie. Naprawdę przesadzamy, bijemy pianę nie wiadomo z jakiego powodu. Niech tak być. Dobrze. Dobrze, czy są jeszcze jakieś ogłoszenia i komunikaty? Nie widzę, ja chciałem podziękować pani radnej. Niech pani radna powie, dlaczego. Myślę, że dziękujemy bardzo. Aha, przepraszam jeszcze bardzo. Powiem się, że tak. Ja najpierw powiem, a będzie tak jak pani Basia. Dobrze, nie ma głos. Nie, bo powiem ogłoszenia i komunikaty, ja myślę, że ja chwilkę. Tak. Ja. Moment, żeby było ogłoszenia i komunikaty. Czy wszyscy radni dostali harmonogram sesji? Będzie wisiał tu na. Od dnia jutrzejszego, jeżeli nie będzie, to sobie od dnia. Od czwartku na pewno będzie wisiał w gablotce, nie w gablotce, tylko na tablicy ogłoszeń. Również chciałbym wszystkich radnych zaprosić teraz już serdecznie na 17 stycznia. Ostatnią tą datę będę potwierdzał każdemu osobiście. Na godzinę 18 do Dworu Czeczów na uroczyste spotkanie opłatkowo-noworoczne. Spotkanie opłatkowo-noworoczne będzie organizowane wspólnie ze społecznością Starego Bieżanowa. Dlatego, że Rada, przynajmniej wiem, że jubileusz Starego Bieżanowa będzie w tym temacie w głównej mierze poświęcone. Szczegółów jeszcze nie znam, nie uzgadniałem. Będzie w 17 to jest czwartek. O 18 tradycyjnie w Dworze Czeczów. Z tym, że potwierdzę tą datę, bo ja jej nie potwierdzałem jeszcze. Już zapraszam, gdyby się ta data, na pewno będę chciał przed świętami ją potwierdzić. Gdyby się zmieniła, będę do każdych z państwa dzwonił. 17 o godzinie 18, to jest czwartek. 17 stycznia? Nie, bo ja mam warsztaty. No ale godzina 18? O 10. No to myślę, że to chyba tak jest najczęściej w tym dniu. Ale też pan panie radny ma w przeczu. Zdanie znaczy, bo jeszcze widziałem, że są jakieś ogłoszenia i komunikaty. Ja chciałbym, nie, ja myślę, że chciałbym od razu, bo potem będzie część osób wychodzić. Chciałbym wszystkim radnym życzyć swoje własne. Wszystkiego dobrego na święta, zdrowych, wesołych, spokojnych świąt, przyjemnej atmosferze, blisko choinki, a w nowym roku spełnienia marzeń i no, szczęśliwe do nowego roku. Ogólnie najkrócej. To są moje od tego zarządu życzenia i teraz myślę, że pani Barbara Leśniak bardzo bym prosił, bo chciałbym. I jeszcze raz dziękujemy. Myślę, ja w całej Rady dziękuję tu pani Elżbiecie za. Ja chciałam, żeby pani. Ponieważ wiecie państwo, że z roku na rok wszystko drożeje, w związku z tym postarałam się znaleźć sponsora do wykonania tych plakatów za darmo. Ulotki mamy za 11 zł, ale to na razie ulotki pokrywamy z własnych pieniędzy, fakturowo rozliczymy. I generalnie sprawę rozpoczęcia warsztatów mamy zamkniętą, ogłoszoną, natomiast prosiłabym bardzo, jeśli państwo możecie, przekazałabym po kubeczce ulotek pana Jusza, jeśli mogła prosić tam do gimnazjum numer 33. Panią Agatkę, dobrze, jeśli mogłabym też prosić, jak ty będziesz tam w gimnazjum na Żabie, bo plakat już tam wisi i ja tylko obiecałam, że dostarczę ulotki. Proszę, w poniedziałek mamy casting, natomiast od 12, czy to jest, ja zaczynam ferię, 17. Ale nie, ale my zaczynamy te warsztaty już 11 wieczorem, jest inauguracja ta, a od 12 od godziny 9 zaczynamy codziennie od 9 do 17 zajęcia z młodzieżą. Mamy do zrealizowania musical. Czy nam się to uda? Trzymajcie kciuki. Jest to przedsięwzięcie dość ambitne, ale mam nadzieję, że będziecie państwo zadowoleni i że ta kolejna impreza skończy się jakimś naszym następnym sukcesem. Chciałam jeszcze powiedzieć, że napisałyśmy z panią dyrektor, panią kierownik Domu Kultury w Dworze Czeczów, konkretnie z panią Marzą Piędę. Siedziałyśmy prawie dwa tygodnie nad projektem walczącym o pieniądze na zorganizowanie kolonii artystycznej w miejscowości Kroczyce, gdzie będziemy jakby finał naszych warsztatów rozpocznie
trzeci ogólnopolski festiwal poezji śpiewanej. I pod takim tytułem będzie Karuzela myśli w poezji śpiewanej. To będzie w Koczycach odbywać się finał. Natomiast powtórzymy to w Krakowie. W centrum Solwaju, bo tam w centrum Solwaj to będzie nasz koncert finałowy. Także bardzo bym prosiła, żebyście Państwo, kogo widzicie, kogo czy z licealistów, czy z kim ja listów wśród swoich znajomych, w poniedziałek, żeby się zgłaszali na nasz casting od godziny 9 rano, zresztą na ulotkach jest napisane do godziny 16 po południu, siedzi komisja i przesłuchujemy teatralnie, tanecznie i wokalnie. Odwiedzą nas artyści Teatrów Krakowskich, również nas odwiedzi pani, znaczy będzie prowadziła zajęcia wokalne pani z Turków, Paul Weim, ale to jest wykładowca z Wyższej Szkoły Jazzu w Katowicach, Wydziału Wokalistyki. Świetny fachowiec, także mam nadzieję, że wszystko się tam uda. I jeszcze jedna sprawa, bardzo bym prosiła ogłosić, nasza szkoła wyszła z inicjatywą, ponieważ w przyszłym roku tworzymy klasę wojskową, gimnazjalną. Stworzyliśmy już tzw. pluton międzyklasowy z gimnazjami. Bardzo chciałoby się biorąc udział w zajęciach. I zimowe ferie, to jest w drugim tygodniu, środa, czwartek, piątek, organizujemy manewry zimowe. Także jesteśmy w szkole. No i to są inicjatywy godne prawa. Ja dziękuję do pani przewodniczącej Komisji Edukacji, a żeby zachęcić, jeżeli kogoś macie zdolnego, czy osobę, która uważacie, że jest godna, żeby zachęcić, to powiem, że uczestniczka zeszłorocznych warsztatów jest w półfinale któregoś. Czy już była w półfinale talentów, natomiast Michalina Sowa jest stypendystką imieniem Jermanowskiej. Tak, a jest w półfinale tych talentów polsakowych, czy TVN-owskich, któryś talentów jest w półfinale. To tyle. Myślę, że to warto zachęcić, bo to jest na pewno możliwość dla młodych osób realizacji swoich pasji, podniesienia swojej umiejętności wokalno-artystycznej i zaistnienia na szerszej publiczności. Powiem tak, że koncert finałowy jeszcze tamtego roku zgromadził pełną salę w Solwaju. Kto był, to nie żałuje, a kto nie żałuje. Powiedział, że nigdy nie ma na profesjonale na sztuce nie ma. Dobrze, proszę pana. Komisja Sportu, Kasia, słuchaj. Słucham. Komisja Sportu 20 grudnia, czwartek, godzina 18. Nie mogę. Niestety mam Wigilię, występuję z dziećmi rano. Pan Dziobra. Komisja Architektury, 20 grudnia, godzina 17. Grudnia? Grudnia. Czyli przed świętami, 20 grudnia 17. Przed Komisją Sportu. Tak, przed Komisją Sportu. Zawsze. Czy ktoś chciał jeszcze jakieś ogłoszenia i komunikaty? To może nie w ogłoszeniach. To było ogłoszenie czy komunikat? Pan Fidel się chciał bardzo prosił pojedynczo, że pan Fidel. Bardzo bym prosił pan Grzegorz Kmita na głowę. Państwo, jestem mocno zdegustowany całą tą sytuacją, która ciągnie się od kilku miesięcy. Za to moje prawie opinie i myślenie. Powiem tak, wszyscy pracujemy na wizerunek rady. Każdy indywidualnie, rada jako całość. Już po ostatnim filmie, który się ukazał na portalu Krokodil24, mało pochlebne opinie docierają na nasz temat, na temat naszej pracy. Jako aktor, ja jestem zdegustowany, bo długo pracuję na sobie. Potem nie będą pytać, czy to chodzi o pana Kozłowa, pana Buchelta, pani Leśniak, pana Leno, czy pana Lasowe, czy pana Kugę. Tylko będzie się mówiło na temat postawy radnych, bądź samej radnych. To jest pierwsze.
pierwszy aspekt sprawy. Drugi aspekt sprawy, chciałbym się mylić, ale jeśli nie okazało, że wbijamy gwóźdź do trumny dla Domu Kultury, bo wiecie Państwo, kogo mam na myśli, są instytucje bądź osoby sprawujące wysokie urzędy w naszym mieście, którzy tylko czyhają na to, żeby dać im do ręki argumenty, żeby zlikwidować Dom Kultury jako placówkę. Podpiszemy wyrok dla pracowników tam zatrudnionych. Zanim to wszystko zostanie wyprostowane, zostaną utworzone jakieś inne instytucje, ucierpią na tym dzieci. Zapeluję raz jeszcze o rozwagę, o podejście kompromisowe do tematu. Nie traktowanie nas jak na półku, bo ja tak odbieram to wystąpienie się pana Kwiatkowskiego. I zamknięcie sprawy no nie rady. Tutejże rady. Tyle dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze, proszę bardzo. Panu. Jeśli chodzi o mnie, od 6 miesięcy deklaruję i dalej to podtrzymuję, chęć zawarcia kompromisu, żeby to się stąd nie wydostało. Po prostu i nauczyć się myśleć o całości. Nie tylko o każdym, po prostu o sobie. A ja mogę? 6 miesięcy, proszę bardzo, pani. Panie Radny Wieczysławie, ja poszłam do Domu Kultury, bo bywam tam z uczennicami, z uczniami na występach i mnie się już kojarzy z tortem na Kozłówku. Pani jest tą radną z tej dzielnicy, co biją się o torta na Kozłówku. No właśnie, to powinno być w maju zamknięte. No więc o czym my czy mówimy? Ja napisałem, czy ja napisałem, radną, przepraszam. Panu, czy ja napisałem w gazecie dzielnicowej 12, że mieszkańcy kosztowali tort urodzinowy z okazji 10-lecia tego prezesowania prezesa. Ja to napisałem. Członek zarządu to napisał. Dobrze, myślę, że proszę Państwa. Członek zarządu to napisał, nie ja. Proszę bardzo. I ludzie czytają, parę miesięcy poszło w teren. Myślę, że kończymy tą dyskusję, będziemy do. Jeżeli nie będziemy w stanie brać, myślę, że jakieś konkretnie na miarę, jeżeli nie. Oczywiście. Czy ktoś chciał zabrać głos jeszcze w ogłoszeniach i komunikatach? Nie widzę. Nie widzę. Wobec powyższego bardzo bym prosił skończyć. Zamykam. Jeszcze pani lepiej. Momencik, bo widzę, że jest problem w dniu 20. Ja mam taki problem, znaczy problem, czy można by zmienić, bo to praktycznie to są święta i jak panowie są troszkę bardziej wyluzowani, pani trochę mniej. I jeżeli można prosić o zmianę tego terminu, bardzo państwa proszę. Poświęta jest w czwartek po świętach. Czy wszyscy mogliby w czwartek po świętach, to jest 27? Tak. 27, panie Grzegorz, odpowiada na komisję. Jedno i drugo. Nie, bo tu Basia też komisja sportu. Panie Konrad, będzie pan? 27. Nie, nie jestem. Ja nie mogę, bo tego nie ma do przewodniczący tak zostawić. Nie, ja nie mam tu prawa. No, ja mogę tylko być, bo mówię, że głosy się podniosły. Myślę, że jeżeli byłby zmiana terminu, to przewodniczący nie poprosi do ugody, bo nie będzie go jakiś większy problem, to się powiadam. Jeszcze raz wszystkim dziękuję, wesołej świąty i zamykam. 27. Ja bym chciał jednak i prosiłbym, przynajmniej my jako tutaj część z Kokocina, tak nie spotkamy się już i tak na szybko po prostu po kawałku opłateczka i byłoby tak myślę, że miło, bardziej sympatycznie niż po prostu. Dobrze. Znaczy nie mówiłem, będzie ten opłatek, bo to opłatek będzie noworoczny. Ale będzie noworoczny. Znaczy nie, jest świąteczny noworoczny. Ale jeżeli pan bada to będę dobrze, ale to myślę, że to już poselski zamykam sesję 29. Dziękuję bardzo. Dziękuję.